Miałeś, chamie, czapkę z piór. Czapkę wicher niesie, róg huka po lesie, został ci się jeno sznur. Pisał wielki polski poeta Stanisław Wyspiański. Te słowa są ponadczasowe, zawsze aktualne i bardzo pasują do dnia teraźniejszego Kraśnika. Kraśnik, małe miasto na granicy tzw. ściany wschodniej, zasłynęło w całym kraju z tego, że 4 lata temu wybranych do Sejmu było 2 posłów. Niespotykany zaszczyt, prestiż i nadzieja, że posłowie wprowadzą Kraśnik do elitarnej grupy nowoczesnych miast z rozwiniętą infrastrukturą, nowymi miejscami pracy oraz kulturą pisaną przez duże K. Posłowie starali się jak mogli. Jeden ratował fabrykę łożysk tocznych i szpital, ściągał fundusze europejskie, żeby miasto mogło rozbudowywać się i być coraz piękniejsze. Drugi, chcąc przypodobać się wyborcom, chodził na pielgrzymki i wspierał wszelką działalność religijną w mieście. Wydawałoby się, że wszystko jest na dobrej drodze i że reelekcje mają zapewnioną. Ale nie w Kraśniku, proszę Państwa. W Kraśniku zwyciężyła zawiść i nieuzasadniona niechęć do swoich. Nie będę Państwu przytaczać wyników wyborów, ponieważ są znane, powiem tylko krótko. To nie poseł Wilk ani nie poseł Stawiarski przegrali te wybory. To my, mieszkańcy Kraśnika, przegraliśmy i staliśmy się pośmiewiskiem. Było 2, nie ma żadnego. Jak to można nazwać? Jest też inny aspekt tych już sławetnych wyborów, że ci, co nie poszli do urn albo głosowali przeciwko swoim, mają najwięcej do gadania i narzekania na to, że posłowie nic nie robili. A ja się ich pytam, co, na rękach mieli nas nosić? Ten, co dużo robił, też wyleciał na aut. Gorycz porażki jest trudna do przełknięcia dla obu posłów. Oni otrząsną się z tego, ale miasto na następne lata stało się przykładem, tylko broń Boże nie do naśladowania. Mieszkańcy Kraśnika w dużej mierze poparli nowego idola, pana Palikota, pozbywając się swoich sprawdzonych posłów. Ciekawa jestem, czy ci, co postawili na niego, będą jeździć ze swoimi problemami do Warszawy. A i czy on będzie dbał o nasze miasto i o to, żeby w tym mieście żyło się lepiej, zmniejszy bezrobocie i tym podobne. Przepraszam, ale wątpię. Więc parafrazując poetę powiem, że został nam się tylko sznur, bo pióra z czapki diabli wzięli. Jeszcze raz powtórzę, że to nie pan Wilk, ani nie pan Stawiarski przegrali. To miasto przegrało i nie wiadomo, czy kiedykolwiek się podniesie z tej przegranej. A ludzie będą rozmyślać nad tym, co się stało, bo jak mówi Pawlak z filmu Sami Swoi, wróg, a wróg, ale swój, mój, nasz. Teraz nie ma ani przyjaciela, ani wroga. Zaścianek. Po prostu zaścianek.